Historyk Władysław Serczyk pisał: w znajdującym się w pobliżu drewnianym kościele ojców franciszkanów na jednej belce powieszono zakonnika, Żyda i psa, przytwierdzając napis: Lach Żyd i Sobaka, Sewira odnaka. W Humaniu zbuntowani chłopi mieli wymordować od 15 do 20 tysięcy ludzi. Karol Mazur pisał: po wtargnięciu do miasta masy powstańców rozpoczęły mordowanie zgromadzonej tam ludności. W ruch poszły samopały, noże i spisy, a krew płynęła ulicami. Do najtragiczniejszych scen dochodziło w świątyniach, kościele, unickiej cerkwi i synagodze, gdzie obrońcy szukali schronienia. Hajdamacy podpalali je i siłą wyciągali stamtąd ludzi, zabijając na zewnątrz niemal wszystkich, bez względu na płeć i wiek.